Spotkanie z wierszem konfiguracyjnym. Ci, którzy ryzykują pójście za daleko, dowiedzą się, jak daleko można zajść. Thomas Stern Eliot. W klubie 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej w dniu 19 czerwca bieżącego roku Wojskowa Grupa Poetycka in Athenum wspólnie z oddziałem Związku Literatów Polskich w Szczecinie przygotowała spotkanie na temat wiersza konfiguracyjnego w interakcji ze sztuczną inteligencją. W tym wydarzeniu wzięli udział uczniowie 4. Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa w Szczecinie oraz ich nauczyciele. Ideę wiersza konfiguracyjnego, który powstał na bazie wiersza polifonicznego, przedstawił Leszek Dębek, twórca tego projektu, zrealizowanego w ramach eksperymentu poetyckiego z udziałem środowiska literackiego. Moderatorem tego spotkania była aktorka Teatru Polskiego Małgorzata Iwańska. Efektem końcowym było napisanie wspólnego utworu ze sztuczną inteligencją pod tytułem Stacja kolejowa. Stacja kolejowa, wiersz konfiguracyjny, stworzony przez uczniów 4. Liceum Ogólnokształcącego. Dyferentna rzeczywistość to jak stanie z inną dziewczyną, twarzą pod wiatr. Natarczywość myśli pali mocniej niż słońce i uporczywiej niż płynie rzeka. Wysiadasz na peronie w czasie, miłość nie ujawnia numeru wagonu.